To tarlisko będzie miało około 120 metrów kwadratowych powierzchni i miąższości około 30-40 cm. Więc tak na dobrą sprawę to spokojnie kilkanaście gniazd może być tutaj dużych zbudowanych przez łososie. Ale trzeba to podkreślić, że z tego tarliska, ja jestem też przekonany, będą korzystały nie tylko łososie, prawdopodobnie będą korzystały trocie, ale też takie mniejsze gatunki, mniej znane, ale bardzo cenne pod względem ekologicznym, takim jak na przykład minogi czy głowacze białopłetwe. Także robimy to nie tylko dla tych naszych łososi, ale dla całego środowiska. Dzieją się rzeczy w Okręgu Słupskim, dzieją się rzeczy w wodzie, dzieją się wśród wędkarzy, ale to, co dzisiaj tutaj robimy, to jest wyjątkowa zasługa ludzi, którzy angażują się, by chronić przyrodę, by dbać o nią, by z nią uczestniczyć i ją współtworzyć pozytywnie. I to są właśnie ci wspaniali ludzie, dzięki czemu dziś przeżywamy tak wielką radość, którzy przygotowali to wszystko, przeprowadzili, czuwają i będą dalej tego pilnowali. Bardzo serdecznie wszystkim moim kolegom za to dziękuję. Kamień węgielny na tarlisko do Słupi ląduje od was, z mojej ręki. Patrz, niech się trą. Cześć wam, witam was znad rzeki Słupia. Pamiętacie, jak dwa lata temu podczas kręcenia tutaj tarła łososi i troci wędrownych, razem z Wojtkiem sobie grałem z PZW Słupsk. Wpadłem na pomysł, żeby pomóc jednak tym łososiom. One się tarły na tych cegłach, nie miały takiego substratu, który byłby skuteczny do tego, żeby ikra tam się lęgła. Artur, za te wszystkie lata twoje, twojej pracy. Jest, jaka kolumbryna. Uja, ale bomba. To jest to! Jest samica łososia w naturalnych warunkach, w mieście, co prawda. Trzesie na naszych oczach. Na naszych oczach. Chcielibyśmy mieć swoje takie statko łososi, którymi rodzicami są stuprocentowo dzikie ryby, które złowiliśmy w Słupi. Masz króla. No i utworzyłem zbiórkę publiczną, żeby uzbierać na 100 ton żwiru dla łososi i troci w rzece Słupia. Uzbierały się środki parę miesięcy, a teraz za mną efekt końcowy, czyli jest żwir, są koparki. Zobaczcie, ile tutaj sprzętu jest. Jest pomoc niesamowita z okręgu PZW Słupsk. Jest pomoc niesamowita od pana Janusza z EcoStar, który sprzęt tutaj jest wykorzystywany właśnie w tej chwili. A ja przełączę kamerę, żeby wam pokazać, jak to wygląda.
tego celu zostały wybrane naprawdę rozmaite frakcje. O to chodzi, żeby były różnego rozmiaru kamienie. Duże kamienie będą przytrzymywały przepływ wody, na mniejsze mnóstwo, miało być 100 ton. Było zdecydowanie więcej, około 160 ton. Ogólnie udało się zakupić materiału. 100% środków było wykorzystane na ten cel. Druga koparka uruchomiona, żeby sobie zgarnąć wir. Zobaczcie, specjalny podest zrobiony z płyt. Żeby mogła w ogóle koparka tutaj utrzymać się na tym brzegu. Mogła w ogóle koparka tutaj utrzymać się na tym brzegu. Druga teraz będzie pomagała to wszystko formułować, spychać, żeby ta znowu koparka mogła podebrać. Wojtek podpłynął, żeby sprawdzić głębokość. I porównać, ile też urobku zostało wybrane w stosunku do żwiru. Dziczek jest z nami, interesuje się. Mierzą łatą. Akurat przerwa w pracy, żeby sprawdzić, jak się zmieniło ukształtowanie dna. Chodzi o to, że jak poziom wody opadnie, to żeby nie było takiej sytuacji, że górka tutaj powstanie jakaś. Dlatego wykorzystana jest łódź z łatą. Jest chwila przerwy, jeszcze słowo zamienię tutaj z panem Rudnikiem. Proszę powiedzieć, panie Teodorze, no tak ogólnie, no dwa słowa o tym całym projekcie. Nie chcę mówić o tych mękach, bo jednak trochę trwa załatwienie tego wszystkiego, tak? O tym powie trochę Wojtek, ale z pana punktu widzenia, jak tu wygląda sytuacja? Były wcześniej robione gniazda w ogóle na rzece Słupi, tak? Robiliśmy wcześniej na kanale Młyńskim, Park Krajobrazowy Dolina Słupi robił. Więc te męki są nam znane od wielu lat. Tu się nie zmęczyłem. Najbardziej czekałem na ten moment, kiedy pierwsza łyżka wpadnie do rzeki i zaczniemy to robić. I to najbardziej, że to oczekiwanie na to, nadzieja z tym. No tak, mieliśmy problem ze sprzętem technicznym. W sensie...
Ląg duży nawalił i nie można go było naprawić. Właśnie. Ale pełna radość w sercu i w duszy, bo przecież będą miały ryby swoje miejsce, jedno miejsce więcej. Gdzie nagramy, myślę, wydaje się, że nagramy tutaj Tarbu jeszcze w tym roku, co? Na tych, tak. Mam nadzieję, no. Przy dzisiejszym nie zapraszajmy. Być może nagramy nawet podczas Tarła ryby, tak. Na tym tarlisku. Będziemy to śledzili, bo przecież jest to nasz pomysł, wasz i kolegi i twój pomysł. I będziemy śledzili to i będziemy mówili, to są nasze dzieci. To są nasze dzieci. Ja odkładam pieniądze na alimenty, na utrzymanie. Także bardzo się cieszę, że akcja się zamknęła. Jest Marcin Miller, też przyjechał. Dobry. Witam, Marcinie. Przedstawiam, Marcin Miller, zespół Parków Krajobrazowych. Tak, widzieliście na filmach związanych z przepławką, związanych z Tarłem, właśnie troci, łososi. Jak tutaj? A dzisiaj mamy sprawować tu nadzór przyrodniczy z ramienia WFOŚ-u do akcji tego sypania zwiru. No i jak widać, pomimo że most stoi, to prace się posuwają. Miały być wykonane trochę wcześniej, nie udało się. Mam nadzieję, że się wszystko z powodzeniem uda wsypać do rzeki i że będą ryby z tego miały pożytek. Dla ciebie to chyba też podwójna radość, prawda? Że udaje się zrobić, no tak, kolejne gniazdo. Zwłaszcza, że te akcje budowania sztucznych tarlisk na rzekach pomorskich rozpoczęło nasze stowarzyszenie w 2004 chyba bodajże roku. Ojej, proszę. Kiedy zostało wykonane pierwsze na Pomorzu sztuczne tarlisko na niewielkim dopływie słup i rzece Glaźnej w Krępie. No i od tego czasu ta akcja się rozpropagowała. Na słupi i jej dopływach wykonano w sumie kilkanaście już sztucznych tarlisk. W tym jedno duże tarlisko w ujściu kanału Muńskiego w centrum Słupska. Natomiast na dopływie Słupi, rzece Kwaczej, na parkowym odcinku, który wynosi 3 km, tam wykonano ponad 10 tarlisk i one do dzisiaj funkcjonują. Ryby je wykorzystują cały czas do tarła. Super. Dziękuję.
one się tarły przy kolorowym mostku. Panie Januszu, jak? Dobrze. Przedstawiam pana Janusza z EcoStar Słupsk, tak? Dobrze mówię? Zgadza się. Pan Janusz zaoferował się, że w zasadzie za darmo i tutaj dwie koparki podstawi, ale też wcześniej był long, prawda? Long się zepsuł niestety. Dlatego czekaliśmy tak długo. I dlatego tak długo czekaliśmy. Ale finalnie jest pan zadowolony, no poza tym, że long spędza pewnie sens powiek, co i naprawdę. Życie. Życie. Nic się nie zgadza. Dobrze jest. Operator koparki widzę, że jest naprawdę biegły, nie? Jak sobie podrzuca, nie? Jesteśmy świadkami teraz sypania gniazd na rzece Słupia. Gniazd dla łososi, gniazd tarłowych dla troci wędrownej. Piękne. Piękne kamienie. No musisz uważać, dziczku. Tu uważaj. Uważaj. Zobaczcie, jaka frakcja. Mnóstwo żwiru. Mnóstwo super kamieni. Co się dzieje, dziki? Widzisz, co się dzieje? No, gniazda będą. Jest z nami Wojtek Sobiegraj, ichtiolog tutaj z PZW Słupska. Znacie Wojtka dokładnie, bo cała seria dotycząca filmów o łososiu, o troci była z jego udziałem. No i co, Wojtek, powiesz ty? Człowiek, któremu na łeb rzuciłem bardzo dużo obowiązków, bo jednak to nie jest takie proste. Czekaliśmy w zasadzie, no od zbiórki to upłynęły prawie 2 lata, tak? Tak, minęły prawie 2 lata, ale to, no właśnie, no tutaj spotkaliśmy się z taką trochę ścianą urzędniczą, między innymi dlatego to tyle wszystko trwało. No chcieliśmy to znaczy zacznijmy od tego, to nie staraliśmy się o pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne, no to jest jakby bardzo duży koszt, trzeba wykonać też raport oddziaływania na środowisko, to trwa wiele miesięcy, kosztuje wiele pieniędzy i to jakby ta dokumentacja, wartość tej dokumentacji przerosłaby nawet wartość tego zbiórki, całego, tej tak. całej zbiórki. Więc chcieliśmy zrobić to na zgłoszenie, musieliśmy znaleźć człowieka, który się tym zajmie firmę, bo też jest dokumentacja do wykonania, mapy wysokościowe, przekroje rzeki, także to tam trochę tej pracy było. Okręg Słupski wziął to jakby na siebie, te wszystkie koszty. Znaleźliśmy człowieka, który tam po jakimś czasie nam to zrobił. Musieliśmy wysłać to zgłoszenie do RDOŚ-u i do Wód Polskich. No i tu niestety wielki zawód. Spodziewaliśmy się oporu Wód Polskich, a jednak to RDOŚ wniósł sprzeciw temu zgłoszeniu wodnoprawnemu, ponieważ nie podobało się, że zmienimy rzędną dna rzeki. Więc musieliśmy zrobić wszystko od nowa, bo jeżeli chcieliśmy iść tym dalej krokiem, RDOŚ nam zaproponował, że musimy wybrać tę drogę, o której wspomniałem na początku, czyli pozwolenie wodnoprawne, raport oddziaływania na środowisko. No nie mogliśmy sobie na to pozwolić, więc no, poszliśmy dalej w stronę zgłoszenia wodnoprawnego, tyle że no, jakby tutaj wyraziliśmy wolę, że wybierzemy najpierw część tego dna, które stanowił piach, jakieś tam śmieci. Tu w zasadzie widzimy tam część jeszcze tego urobku jest. Duża część została wywieziona. I w to miejsce dosypiemy żwiru, więc mniej więcej rzędna dna zostanie taka sama. No i w ten sposób to robimy. Oczywiście to nie jest dobre dla tarliska, no bo no, tarlisko działa na zasadzie takiego bystrza. No i to bystrze nie będzie aż takie, jakby było, gdybyśmy nasypali ten żwir bezpośrednio na to dno. No,
Udało się w końcu, trwało to wiele miesięcy, no i no niestety żyjemy w takim kraju, że no, ta biurokracja i urzędy nie są tak przyjazne, jakby się mogło komukolwiek wydawać. No ja jestem bardzo zaskoczony, niemiło ze strony RDOŚ-u, ponieważ no, robimy tarlisko w obszarze Natura 2000 dla gatunków naturowych. To z tego będą korzystały nie tylko łososie, które chcemy, nie tylko trocie, nie tylko pstrągi potokowe, ale będą z tego korzystały minogi, gatunek naturowy, głowacze, gatunek naturowy. I tutaj jest zamiast jakiegoś wsparcia, takie jakie wsparcie na przykład robi RDOŚ w Szczecinie, gdzie zorganizował wielki projekt Life Plus, znamy Drawa Plus. Był liderem tego całego projektu i wsypali 12 tysięcy ton żwir i zorganizowali to wszystko włącznie z dokumentacją. To tutaj w Gdańsku jakby społeczeństwo samo zrobiło zbiórkę, chciało zrobić coś dobrego, fajnie, podziękowania dla wszystkich, a tutaj dostaliśmy stop. Nie? Także bardzo mi się to jakby nie podobało, no i bolewam bardzo mocno nad tym. No generalnie dzisiaj cieszymy się z tego, że tu się coś dzieje i tak dalej, bo to jest jednak no, cel najważniejszy. Natomiast jak miałbym cię spytać, czy jeszcze raz byś to powtórzył, to podniósłbyś jeszcze raz tą samą rękawicę, to żeby znaczy, się tym zająć? Generalnie no, pewnie tak, aczkolwiek no, strasznie dużo nerwów mnie kosztowało to tarlisko. Nie tylko chodzi o samą dokumentację, ale później pojawiły się tutaj problemy techniczne. No żeby jakby tutaj no, nie generować kosztów. Fajnie, że znalazł się prezes koła szkół wędkarskich Janusz Mikulski, ekostar rzemieślnik, który tam ma swoją własną firmę, gdzie zajmuje się pracami ziemnymi i te wszystkie koparki, niekoparki, transporty organizował sam i zrobił to całkowicie za darmo. No. Miało to wyglądać jeszcze lepiej. Mieliśmy to robić taką koparką z długim ramieniem, tak zwanym longiem, który Janusz generalnie posiada, ale long niestety odmówił posłuszeństwa. To jest stara koparka, wielka koparka, bardzo ciężko dostać do niej części i tak też już zwlekamy kilka czy kilkanaście tygodni ten long stoi. No i no, musieliśmy w końcu to zrealizować, doprowadzić tutaj do końca i gdzieś tutaj Janusz wymyślił, że zrobił taką półkę tutaj jedną, drugą, też dla całkiem dużej koparki. No, widzicie? Zorganizował mniejszą koparkę na gąsienicach gumowych, żeby nie połamać tutaj. Pracujemy w mieście, to jest jakby stopień trudności podniesiony, no ale jakoś podołaliśmy i miejmy nadzieję, że za chwilę dobiegnie to końca i ryby w październiku, w listopadzie pojawią się tu na tarliskach. I nagramy tutaj faktycznie trocie i łososie. No. Dzięki bardzo, wielkie. Bardzo ci dziękuję, słuchaj. I podziękuj wszystkim, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy dorzucili tam swoje parę groszy do tego tarliska. 134 osoby dzisiaj, jak jechałem tutaj, czytałem. I wszystkim tym serdecznie, naprawdę z dużego serca dziękujemy. I dziękujemy przede wszystkim też panu Sławkowi. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, który zamknął to wszystko, dorzucił tam chyba 40% tego wszystkiego. Także podziękowania wielkie i no, do zobaczenia, fajnie. No oby tak dalej, oby jak najwięcej takich fajnych akcji wspólnych, społecznych. No i jakby... No i oby więcej, i oby właśnie, oby więcej było tej pomocy. Urzędów, tak, ze strony urzędów, a w szczególności takich urzędów jak RDOŚ. Także. No właśnie, bo... Zobaczcie, jaka sytuacja. Mnóstwo ludzi się zrzuciło. My widząc i kręcąc tarło łososia na tych cegłach, no, patrzyliśmy na to, ale już wiedzieliśmy, że to będzie tarło nieskuteczne. Wtedy padł pomysł, żeby jednak zrobić zrzutkę, żeby zobaczyć, czy ludzie zechcą zrzucić się na minimum te 100 ton żwiru. Pan Janusz kupił dużo, dużo więcej tego żwiru właśnie, nie biorąc żadnych środków na to, żeby na transport, na te koparki, które tu widzimy, na tego longa i tak dalej, tak dalej. Także cała zbiórka poszła na zakup tego żwiru. No i tak jak Wojtek powiedział, jest trochę ząg, jest trochę stop. Zamiast urzędy, instytucje, które się zajmują nadzorowaniem czy opieką na przykład instytucjonalną takich rzek czy tego obrębu, zamiast by pomóc,
w dokumentach i tak dalej, no to niestety wszystko na klatkę Wojtka i osób tutaj będących, mnóstwo jeszcze za komputerami. Jasne, jeszcze tak korzystając z okazji, to chciałbym też podziękować tutaj kierownikowi Parku Krajobrazowego Dolina Supi, Marcinowi Millerowi, który prowadzi, jest Marcin i który takie projekty też tutaj robi w Słupsku, nie jeden, nie dwa, jest bardzo skuteczny w tym, wiadomo, Arturowi, ale także dwa koła wędkarskie tutaj dorzuciły nam się, też jeszcze łącznie 3000 dorzuciły do tego wszystkiego, koło wędkarskie Kapena i koło wędkarskie Trzy Rzeki, to takie akurat są koła, które bardzo mocno mi pomagają w tej całej mojej pracy i w tym wszystkim, co tu się dzieje. Także wielkie, wielkie podziękowania dla kół EcoStar, Belfer, Kapena i przede wszystkim Trzy Rzeki. Dzięki. Super. Arturze, dwa słowa chciałbym z tobą zamienić. Społecznik, tak, tutaj niesamowity. Fani kanału Ratuj Ryby znają cię ze złowienia potężnego łososia tutaj. Jaki jest twój cel? Jak ty to widzisz? Co tu się dzieje? Co to dla ciebie znaczy? Powiedz. No tutaj te tarlisko to takie, my to robimy głównie z myślą o tym, żeby łososie z tego korzystały, bo jak wiadomo, one mają problemy z tym, żeby pokonywać przepławki i wchodzić do mniejszych dopływów, gdzie jeszcze tych tarlisk jest i głównie się trą w korycie. A w korycie tych tarlisk nie ma za dużo, także no myślimy, że tu ich trochę wspomożemy. Mam nadzieję też przy okazji ludzie tutaj na Nowym Moście będą mogli podziwiać się. Tak, że będzie jakaś tam atrakcja dodatkowa dla społeczności, no i dla ryb. A widzieliśmy na filmach też, że one dopływały tutaj, tarły się, natomiast ten substrat, te cegły no tak, nie pozwalały na to, żeby... No w mieście wiadomo, to są takie nawarstwienia historyczne, tam od wieków tam były sypane gruz, cegły i to wszystko, beton. Wydaje mi się, że tu na pewno ten żwir, który jest optymalny, bo tam jest w takiej granulacji 32 do nawet 100 mm, także powinny... Znaczy na pewno ryby to zaakceptują. Sprawdzimy potem odłowami, jaki będzie z tego skutek z narybkami. Okej. Okay. Tyle. No a przy okazji może wędkarze też skorzystają. Ale dziękuję tobie za pomoc tutaj przy projektach, przy dokumentach, bo wiem, że miałeś tutaj swój udział. No tak, tak. Trochę tam wiadomo, to od lat gdzieś tutaj przy okazji tak hobbystycznie się tym zajmuję. Dzięki serdecznie. To jest wyjątkowa zasługa ludzi, którzy angażują się, by chronić przyrodę, by dbać o nią, by z nią uczestniczyć i ją współtworzyć pozytywnie. I to są właśnie ci wspaniali ludzie, dzięki czemu dziś przeżywamy tak wielką radość, którzy przygotowali to wszystko, przeprowadzili, czuwają i będą dalej tego pilnowali. Bardzo serdecznie wszystkim moim kolegom za to dziękuję. To prawda, że w zasadzie pomimo tych problemów, które tutaj były, najważniejsze w takich sytuacjach, nazwę to społecznych, gdzie można się skontaktować tak jak z wami, z okręgiem, tak, gdzie można wspólnie jakieś zadania zrobić. Okręg też ma znajomych tutaj, zwolenników. Wszystko poszło na tyle, faktycznie tak połączyć, ale bez tych osób, pomimo właśnie nawet tych trudności urzędniczych czy urzędowych, udało się faktycznie poczynić taką jaskółkę, która mamy nadzieję, że w wielu miejscowościach w Polsce pewnie powinna być czyniona, no bo raczej szala jest przechylona w kierunku degradacji rzek, aniżeli do tego, co pomagamy tym rzekom, prawda? Tak, bo przyroda bez nas może żyć. O, tak, dokładnie. My bez przyrody nie przeżyjemy. Jeżeli my nie będziemy się przyczyniali do tego, żeby pomóc przyrodzie, to jest zagłada dla nas, ale to jest nieszczęście dla przyrody. Zrozumiemy to za naszego życia, czy jak uważasz? Myślę, tak ogólnie, jako nie, homo sapiens? Uważam, że tego nie zrozumiemy, dopóki się nie zacznie tragedia. Ale było już kilka tragedii, mimo tego nie... Ale to jest wszystko, to są sygnały na razie, to jeszcze nie jest tragedia. Taka, która będzie trwała długo i w tym momencie zrozumiemy, że pieniędzy nie jemy, a jemy to, co ziemia urodzi, a o ziemię musimy wszyscy dbać. I zdrowie nam to da, co ziemia urodzi. I o ryby też. O ryby też, oczywiście.
bardzo, bardzo widzicie, wszystkim niesamowicie dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim właśnie osobom, które uwierzyły w ten projekt, które wpłaciły na te pierwsze 100 ton żwiru. Mam nadzieję, że zobaczycie tutaj tarło skuteczne z ikrą w tym żwirze, gdzie łosoś czy troć będzie tutaj rejestrowana. Jeszcze w tym roku uda się tutaj ponownie, już po raz chyba 6 czy 10, żeby sprawdzić skuteczność tego, co tutaj udało się dzięki waszej pomocy zrobić. Bardzo, bardzo naprawdę wszystkim dziękuję. Nie wiedziałem, że ta zbiórka się uda. Sum i badania sumowe jakoś mało osób zainteresowały. Poszedł ten projekt ponownie do szuflady i czeka na takich zaangażowanych pasjonatów, jak na pasjonatów, którzy chcą tutaj mieć więcej łososi i troci w rzece Słupia. Szczególnie dziękuję panu Sławkowi i szczególnie dziękuję patronom, dzięki którym w ogóle mogłem tu przyjechać. 100% środków zostało przekazane na żwir. Nikt tutaj nie bierze żadnej złotówki za to, że tutaj wszyscy jesteśmy. No i ja dziękuję moim patronom, że mogłem nalać paliwa, chociaż część z tych środków, które wpłacacie, i przyjechać tutaj, zrobić wam relację z tego wydarzenia. Sprzątamy konstrukcję, zobaczcie, jaka to jest operacja. Płyty były naniesione specjalnie, żeby koparka mogła wjechać. Teraz są czynione prace porządkowe. Żwir specjalnie zostawiony, żeby nie popękała płyta ścieżki rowerowej. Dziękujemy od razu przy okazji miasto Słupsk, Wydziałowi ZIM, że też wykazali się cierpliwością, bo ten żwir trochę tutaj leżał, że pozwolono nam na wjazd tutaj ciężkim sprzętem. Bardzo, bardzo dziękujemy. Sprzątamy po sobie. Sprawny operator. Sprawny operator. Musi być. Pana człowiek. Jak zapałkami się bawić. No, doświadczenie musi być, tak. Kończymy ten mega, mega cudowny, powtarzam jeszcze raz, społeczny projekt. Pan Janusz tam się wypowiada przed kamerą w tej chwili jeszcze. Pan Teodor łezkę kręci wokół. Słuchajcie, uwierzcie, że dzięki zbiórce 134 osobom, dzięki 30 patronom z Patronite'a na Ratuj Ryby, udało się tutaj wsypać 160 ton żwiru. Teraz symbolicznie wasz kamień tutaj, wszystkich wspierających węgielny, wrzucam do tego tarliska, żeby tutaj mogły się wycierać łososie, trocie oraz inne gatunki ryb i minogów. Wyciągnęliśmy dużo ziemi, dużo urobku z dna, włożyliśmy tyle samo do wewnątrz. Prace teraz oczyszczające trwają, sprzątające. Dziki nadzoruje, a ja wam bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Niesamowite jest to, że pomimo tych wszystkich trudności są ludzie, którzy wspierają konkretne działania dla ochrony środowiska. Bardzo wam dziękuję. Wszystkim wymienionym, wszystkim zaangażowanym od okręgu poprzez parki krajobrazowe, poprzez właśnie poszczególnych ludzi, jak Artur, jak Wojtek, jak Teodor, jak pan Janusz, jak pan Marcin. Wszystkim serdecznie
płacającym oraz miastu za cierpliwość, miastu Słupsk, bo to leżało tutaj kupa potężna, parę kupek tutaj żwiru. Pewnie spędzało też sen z powiek urzędnikom i urzędnikom, ale udało się i za to wszystko wam bardzo, bardzo dziękuję. I pozdrawiam z Nadsłupi. Niesamowite. Dobry jest. No, nie ma na to tak. Naprawdę? Decyzja ma dzikie znaczenie.